W ramach współpracy z PGE Elektrownia Jądrowa 1, Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Wejherowie posiada już 3 specjalistyczne pracownie. Pierwsze otwarcie odbyło się w 2016 roku, wówczas oddana została do użytku pracownia fizyki atomowej i jądrowej, a rok temu otwarto pracownię multimedialną. Teraz doposażono trzecią pracownię, tak zwaną termodynamiki stosowanej. Termodynamika stosowana to jest zastosowanie w ogóle przemian ciepła, wymiany energii w postaci ciepła do różnego rodzaju później procesów technologicznych również, tak? Czyli my sobie nie zdajemy sprawy, ale na każdym kroku właściwie mamy z tymi procesami do czynienia. Natomiast większość z nas nie zastanawia się nad tym, natomiast przyszli technicy powinni pewne rzeczy na ten temat wiedzieć. Tak, chociażby jak funkcjonuje pompa ciepła, czy też wiadoma sprawa, że pod wpływem temperatury zmieniają się właściwości fizyczne na przykład metali. Tak, co się dzieje w procesie topnienia, co się dzieje w procesie krzepnięcia itd. Cały projekt związany jest z funkcjonowaniem przyszłej elektrowni jądrowej. W Powiatowym Zespole Szkół nr 2 kształcą się bowiem pracownicy przyszłej elektrowni. Problemy są takie, że części doświadczalnej, przynajmniej z podstaw pewnych procesów, które zachodzą w przyrodzie, nie ma i uczniowie głównie opierają się na rzeczach teoretycznych lub też na jakichś filmach, symulacjach. Natomiast tutaj mają już realne możliwości korzystania ze sprzętu i w realnych warunkach obserwacji różnych zjawisk cieplnych. PGE Elektrownia Jądrowa 1 w ramach współpracy z wejherowską placówką na doposażenie pracowni przeznaczyła 100 tysięcy złotych. W pracowniach odbywają się także konkursy, wykłady i inne spotkania związane z fizyką.